Dzień dobry wszystkim z rana. Nie ma leżenia. Godzina 8. 13 kwietnia. Żeby było ciekawie. Oczywiście nie jesteśmy przesądni i się tym nie przejmujemy. Poza tym to nie piątek. Dzisiaj może być mnie trochę gorzej słychać niż zazwyczaj z racji tego, że jest bardzo silny wiatr. Porywy dzisiaj mają być nawet do 45 km na godzinę. A dzisiaj jedziemy do miejscowości Osowiec Twierdza. Mam z tą miejscowością pewne rozrachunki. Kto wie, o co chodzi, to wie. Dzisiaj planowany jest oczywiście także powrót. Ile kilometrów? To pewnie już widzicie w tytule filmu. Około 150 km. Do Osowca oczywiście będziemy przejeżdżali przez Giebrzański Park Narodowy, więc liczę na to, że drzewa uchronią mnie przed tym wiatrem. To jest jedyna osłona, na którą na ten moment liczę. Mamy 0 stopni. Temperatura odczuwalna minus 2. I miałem dylemat dzisiaj, jak się ubrać. Ale ostatecznie chyba dobrze się ubrałem. Na razie po kilku kilometrach chyba trafiłem z ubiorem. Chociaż jak wiatr wieje centralnie, to czuć taki zimny powiew na klacie. Mam rękawiczki zimowe grube. Także ładną zimę mamy tej wiosny. Kolejny raz. Wiatr jest, tak jak mówiłem, północno-wschodni, czyli wieje z godziny 11. No dopiero mamy 12 km przejechane, więc jeszcze nic nie wiadomo tak naprawdę. Przed trasą wyregulowałem przerzutki tak na stojaku. To nie jest może za dobry pomysł, żeby przed dłuższą trasą robić cokolwiek przy rowerze. Jestem tego zdania. Ale zaryzykowałem. Jest w miarę ok. Chociaż, tak jak mówiłem, napęd jest zużyty, więc tutaj regulacja niewiele pomoże, bo jeśli biegi się dobrze wrzucają na większe zębatki, to z kolei gorzej schodzą na mniejsze i odwrotnie. Więc jest to tak trochę wypośrodkowane. Ilekroć jadę tą drogą, ścieżką rowerową, jeszcze nigdy na swojej drodze nie spotkałem żadnego rowerzysty. Niech mi ktoś ten ewenement wytłumaczy. Obiecuję, że już nie będę narzekał w tym filmie. W ten sposób złamałbym sobie dane słowo. Powiedziałem sobie, że już nie będę narzekał. Dużo brzydkich słów przez głowę mi przeszło. Teraz mam chwilę wytchnienia, bo przez tereny zalesnione trochę przejeżdżam, ale za chwilę znowu będę na otwartej przestrzeni. I znowu będzie w mordę wind. Ale teraz podaję tylko suche fakty, nie narzekam. Będzie wiało, ostro. 30 km za nami. Jakieś 5 km wcześniej zatrzymałem się na małego banana. I kurczę, trochę się wychodziłem.
i zamarza mi kciuk w grubej rękawiczce. Naprawdę jest tak zimno, że przychodzą mnie dreszcze od wiatru. Przewiewa na wylot mimo tylu warstw. Minęliśmy Mężenin, teraz jedziemy w kierunku Goniądza. Ja mówię w tej chwili przez komin, więc może mnie być słabiej słychać, no ale jest tak zimno, że ja nie wiem, gdzie ta wiosna? Jeszcze nigdy tą drogą nie jechałem. Jeśli chodzi o wiatr, to w tej chwili mamy, oczywiście skręciłem z Mężenina na Goniąc, to w tej chwili mamy wiatr z godziny 13. Sam wiatr nie jest jeszcze taki straszny, ale powoli zaczynam przestawać czuć dłoni. I chyba trzeba będzie jakieś ćwiczenia gdzieś na poboczu zrobić, pomachać rękami, zrobić jakiegoś pajacyka. Mamy naturalną ochronę przed wiatrem. Mimo to zimno i tak jest. Ale jest już znacznie przyjemniej. A tak jeszcze a propos tej miejscowości, do której zmierzamy. Jak sama nazwa mówi, Osowiec Twierdza. Jestem twierdza. Są cztery forty. Oczywiście nie wszystkie będziemy zwiedzali, bo fort jeden jest możliwy do zwiedzenia tylko z przewodnikiem i po uprzednim umówieniu się. W ogóle zwiedzenie tego wszystkiego to z przewodnikiem to jest dobrych parę godzin. Więc to odpada. Będziemy zwiedzali na własną rękę. Jest jeszcze coś takiego jak fort Zarzeczny, ale podobno mało dostępny, jest otoczony bagnami. Ale jest kilka miejsc, które powinno udać się zwiedzić. Także może być ciekawie. Uwaga! Dobra wiadomość! Chociaż nie wiem, czy to dobra, czy nie. Do domu zostało już tylko 110 km. Bardzo motywujące, prawda? Biorąc pod uwagę fakt, że mój dotychczasowy rekord, i tutaj pewnie pojawią się uśmieszki na różnych twarzach, 105 km. Dla jednych dużo, dla jednych mało. I kolejny punkt, ostatnie szanse, proszę Państwa. Jesteśmy sporo trochę za wizną i możemy się wrócić. No oczywiście my jedziemy dalej. To jest niesamowite, jak motywacja rośnie wraz z pokonywanymi kilometrami. Oczywiście to nie jest jeszcze taki dystans, żeby móc się za wcześnie cieszyć, ale te pierwsze kilometry pozwoliły mi ocenić, jak się jedzie pod wiatr i ile tych sił mniej więcej zostało. Po 46 kilometrach mam średnio 20, więc jest dla mnie to bardzo dobry wynik. Spodziewałem się ślamazarnego tempa, ale jeśli uda mi się tak utrzymać do Osowca, to z powrotem to będzie petarda po prostu z wiatrem. Wiatr nie daje za wygraną. Próbuję mnie zniechęcić za wszelką cenę. Ale trzymamy tu prędkość 20, 19, 18. Aby tylko wjechać do
Biebrzańskiego Parku Narodowego i jakoś to będzie. A co możemy spotkać dzisiaj na carskiej drodze, bo jedziemy carską drogą? Łosie, dzikie zwierzęta, płazy, gady, małe ssaki. A w tamtym roku spotkałem bardzo dużą ilość żmij na drodze. Dużo było rozjechanych. Jeśli ktoś chciałby przy drodze załatwić jakieś potrzeby albo usiąść sobie na chwilkę, no to chyba nie jest dobry pomysł. Ja bym się bał. A carska droga ciągnie się między innymi przez Łomżę aż do Grodna. To taka ciekawostka. A tutaj są bagna. Teraz po zimie wprawdzie trochę to nie wygląda jak bagno, ale uwierzcie mi na słowo, to jest teren bagienny. Tym razem jestem trochę mądrzejszy i przejeżdżając przez Park Biebrzański postanowiłem włączyć tryb samolotowy. Także nie powinno być żadnych zakłóceń w torze audio, ale przede wszystkim zaoszczędzę baterię w telefonie, ponieważ w takim terenie ona strasznie szybko się rozładowywuje. Piękna traska. Szkoda, że słoneczka nie ma. Ale zobaczcie. No, cudnie po prostu. I tak będzie przez najbliższe kilkadziesiąt kilometrów. I to w dalszym ciągu nie jest cały park, a gdzieś tak 1/3. Później sobie odbijemy gdzieś na bok i będziemy wracali po prostu. Ale tutaj dużo rolkarzy jeździ. Serio, ja tutaj akurat kamery nie włączałem, ale naprawdę tutaj jest, rolki są bardziej popularne niż rower z tego co widzę. Rowerzysty? No może jednego spotkałem, może, chyba. Ale rolkarzy co chwilę spotykam. Oczywiście z przeciwnej strony, czyli sobie z wiatrem jadą. Ochrona czynna tortowisk, niskich i innych łąk bagiennych. No my niestety nie mamy tyle czasu, żeby sobie pozwolić na zwiedzanie, bo to by długo trwało. To jest ścieżka, długa luka. No proszę, nawet wilki są. Łoś. To trzeba by łosie z lornetką wybrać. Kolejny mor. Znaczy mor mamy z tej strony. A tutaj jest wieża dźwiękowa. Chodzimy, nie ma co. Teraz jedziemy Łosiostradą. Oczywiście w dalszym ciągu to jest carska droga, ale taki znak był. Trzeba uważać na łosie. Drugi raz tędy przyjeżdżam i powiem, że dużo nowości. Wcześniej pewnych rzeczy nie widziałem albo zapomniałem, że widziałem. Tak jakbym pierwszy raz jechał tą drogą. Być może bardziej się teraz rozglądam. Jestem mniej zestresowany niż rok temu. I więcej po prostu człowiek widzi. Tak na spokojnie sobie jedzie. Cześć. O, w końcu jacyś rowerzyści. Kolejna ścieżka przyrodnicza. Grobla Choczarowska. Ale żeby to wszystko zwiedzić, to naprawdę to trzeba było zrezerwować minimum cały dzień. Bagno ławki. Właśnie tutaj chyba chciałem
jechać. Tak, jedziemy tam. Tak jechaliśmy mniej więcej. Znaczy, przez Wiznę nie jechaliśmy, ale no powiedzmy, że pokażę, że tak jechaliśmy. Grobla Hanczarowska, to tutaj właśnie, a mamy jeszcze. A będziemy wracali tak jakoś. Ojej. Wypogodziło się. Ładnie. Jest chmurne niebo. A jak tam pogoda u Was? Napiszcie. Jak w innych częściach Polski i w Niemczech. Od tego patrzenia na mapki to tylko człowiek się demotywuje, jak widzi ile kilometrów zostało, więc tylko tak zerkam ogólnie, żeby pokazać. Podlaski, szlak Bociani. Nie będę sprawdzał, ile zostało. Jakby tutaj się wybrał samochodem, to można by było wszystko zwiedzić. Można by było się pokusić, a tak to nie ma sensu za bardzo. Dziękujemy za ostrożną jazdę. Trochę tak po podlaskiemu. Zmuszam się, żeby coś przekąsić, żeby nie było lipy. Staram się jeść tak co 20 km sobie wyliczyłem. I nie chcę robić wyjątków. Dzień dobry. Wiecie co, ja przepraszam, że nie wszystko pokazuję, ale to jest tyle fajnych miejsc, że ja nie mogę się wszędzie zatrzymywać, chociaż w większości się zatrzymuję, żeby zrobić zdjęcie, ale zabiera to trochę czasu. A ja nie umiem tak ładnie tego powiedzieć, wszystko tak ładnie pokazać, żeby rozreklamować te tereny. A naprawdę jest tutaj pięknie. Przyjechane prawie 75 km mówię, bo 75 km to jest połowa drogi. Jak się nad tym człowiek zastanowi, to no to się trochę puka w głowę, co ty chłopie robisz. Ford 4. Wydaje mi się, że jedną ścieżkę przegapiłem, którą miałem skręcić w lewo, ale skoro jej nie zauważyłem, to znaczy, że przepraszam, była dość kiepska nawierzchnia. Wokół fortu 4 twierdzy Osowiec. No to kurczę, chyba przegapiłem trochę. Ale chciałem ruiny prochowni obejrzeć. A my jesteśmy już tutaj. Aha, no to dobrze. Tu jest ścieżka. Jakby się tak cofnąć tą ścieżką. Kurczę, nie wiem, czy jest sens. Ta droga. Jedziemy dalej w głąb lasu. Mili Państwo mnie trochę poinstruowali, więc jedziemy dobrze. Bajka. Pod to to już no raczej nie wjedziemy na moich przełożeniach, także wchodzimy już na piechotę. Są ruiny prochowni, o ile dobrze kojarzę. No, to zdjęcie chyba w konkursie Patryka by mogło wygrać. Co myślicie?
Już trochę z innej strony już. To tutaj mamy jednak ruiny prochowni. Więc tam były ruiny, nie wiem czego. Może też jakaś część tego. Trudno powiedzieć, nie ma oznaczeń na mapie. Jak nie jedliście, to polecam takie musli kokosowe z jabłkami i rodzynkami i cynamonem. Jakieś 300 kilokalorii. Taki jogurcik. Pyk, 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 pyk. Rzeczka. No, też. Nic, żeby nie wyfrunęło. Pyk. Trzeba wymieszać. Jesteśmy w Bosowcu, tak w ogóle. Fajne, małe miasteczko. Nie włączałem kamery wcześniej, ale mieliśmy taką fajną stację PKP. Przynajmniej pociągi mają tutaj. Ale jedyne, dokąd mógłbym stąd pojechać, to Białystok. Do Łomży niestety nie da się dojechać pociągiem. Kiedyś można było. Jak ktoś lubi stare kino polskie i oglądał film na przykład z Bogusławem Lindą Przypadek, to była tam scena, gdzie właśnie aktor kupował bilet do Łomży i to było w Warszawie. Także kiedyś się dało, a dzisiaj się nie da, dzisiaj się nie opłaca. Oczywiście zamknięty dla ruchu samochodowego. Czyli dokładnie tak jak rok temu. Ale rowerem damy radę. Coś tu z daleka już widać. Po prawej stronie jest coś. I po lewej. Tamten po prawej to chyba bardziej na bagnach, to może sobie darujemy ten bunkier. O, już coś stuka w wolnobiegu, nawet bez pedałowania. To już musi być coś z bieżnią, może z łożyskiem, nie wiem. Przez okładkę będziemy jechali.
Fort 2, twierdza Osowiec. Tam widać drogę, więc daleko nie mamy tą kłateczką. No i wracamy, panie i panowie. 90,5 km za nami. Czas się zabierać do domu. Mam nadzieję, że wiatr mi tym razem zacznie sprzyjać. Bardzo na to liczę. Przepraszam, ale zapomniałem, że mamy jeszcze kanał Rudzki do zwiedzenia. Jak mogłem o tym zapomnieć? Zbierzemy tam, na wieżę widokową. Zabójczej prędkości na takiej drodze to ja nie rozwinę. Masakryczny asfalt. Trzeba będzie to jakoś przejechać i zacisnąć zęby. Innego wyboru nie ma. Setka właśnie wybiła. Nie pokażę tego, bo musiałbym kamerę wyjąć z uchwytu, a w grubych rękawiczkach jest niewygodnie. I tą śrubkę już nieraz bym zgubił. Czasem trzymam ją sobie w ustach, ale jest to na tyle małe, że nie chcę, tu można to połknąć. Średniej oczywiście nie podaję na razie, na ten moment, bo nie ma się czym chwalić. Ale liczę, że przez kolejne 50 km uda się nadrobić to, co straciło się na takim tempie spacerowym. Spacer po lesie, odwiedziny, znaczy zwiedzanie tych fortów, tego wszystkiego, to jednak czasu trochę kosztuje. Ja będę zadowolony, jak będzie nawet poniżej 20. No. Ważne, żeby dojechać, ale no miło by było, żeby te 20 było. Myślę, że warto odnotować fakt, że za chwilę pobiję swój aktualny rekord 105 km za 200 metrów. Ale jestem zły na jedną rzecz, bo rano, jak pamiętacie, na początku trasy mówiłem, że wiatr mam na godzinie 11. Teraz wracam. Też mam na godzinie 11. Jak można zrobić pętelkę i w żadnym momencie wiatr cię nie pcha? Ja tego nie rozumiem. Kolejny raz musiałem stopkę przymocować, bo mi się już ta opaska kilka razy zsunęła. No masakra jest. Ja pozbędę się tej stopki. Na tych dziurach to kurczę wszystko się odkręca. Stopka została właśnie zdemontowana, bo już takie luzy dostała na śrubie, że istniało ryzyko, że wkręci mi się w szprychy, a to byłoby już dość niebezpieczne. Także stopka jest już w plecaku. Śruba była na tyle luźna, że udało się to palcami zrobić, odkręcić. No i teraz się tak nie dziwię, czemu ludzie nie jeżdżą z tymi stopkami. Wydawało się, że jest mocno przykręcona, a mimo to i tak się odkręciła. Posłuchajcie tego. Czuć tak, że przy wolnej jeździe jakby coś podbijało do góry. Tak jakbym jechał przez jakieś przeszkody.
Trzeba będzie chyba znowu rozebrać tylko nie wiem czy wolny obieg czy piastę. Może luz się zrobił. Trzeba będzie sprawdzić. Cały czas się coś rozkręca. No to już nie byle jakie dystanse. Nie mogę już tego pić. Po prostu nie mogę. Trzeba przelać wodę. Woda mineralna, niegazowana. Zachód słońca. To co lubię. Cały dzień jazdy. Od 8 godziny. Dużo przystanków było z tego względu, że cały czas coś się w rowerze dzieje. Cały czas coś trzeba poprawić, coś wyjąć z plecaka. Droga z Jedwabnego do Łomży naprawdę jest jedną z ładniejszych, jakie widziałem. No i praktycznie idealny asfalt. Nie ma żadnych dziur. Lustro. Aż przyjemnie się jedzie taką drogą w kierunku zachodzącego słońca. Zrobiłem urządzenie do pomiaru kierunku wiatru. Wyleciało mi z głowy, jak to urządzenie się nazywa. Obojętnie jak sadzę. O, nie wygina się. Nie ma wiatru. O, chyba w prawo próbuje się uchylić. Chyba trochę za twarde to jest.